Aga, i dlatego ją zaczęłam czytać, że kilka osób mi ją bardzo polecało, ale też myślę, że no i oczywiście interesuje mnie to bardzo, Aga. Ale myślę, że to jest, stało się bardzo aktualne, to znaczy, że żyliśmy w jakiejś rzeczywistości demokratyczno-kapitalistycznej, którą już uznawaliśmy za pewnik niezmienny i tak dalej i trochę straciliśmy z horyzontu alternatywy, inne idee, rozumienie innych idei, to znaczy rozumiemy w bardzo uproszczony sposób. No okazuje się, jak mówi Krastev, że i przeszłość i przyszłość do nas wraca i myślę, że to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy poważna. No rzeczywiście jest mały druk. Skoro już wspomniałaś o wydawnictwie krytyki politycznej i skoro wspomniałaś o ideach politycznych XX wieku, to ja chciałem dodać jeszcze jedną książkę z tego samego wydawnictwa i również o idei politycznej. Jan Józef Lipski, Idea katolickiego państwa narodu polskiego. Czeka na półce. Czeka na półce, a warto, żeby zrozumieć również to, co dzieje się w tej chwili. I zobaczyć, że dwie Polski były długo, długo, dawno, dawno temu powstały, a nie na przestrzeni ostatnich kilku lat, tak? Z tej samej serii jeszcze omawialiśmy w Poczytalnych świetną książkę Howarda Zina, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Monumentalne dzieło, ale wspaniałe. Ja zawsze jak próbuję polecić, bo chodzę, jestem taką chodzącą reklamą tej książki, bo polecam ją wielu osobom i mówię, że to jest ta książka, o której Matt Damon w Buntowniku bez powodu. I stoją w gabinecie Robina Williamsa i Matt Damon mówi do Robina Williamsa, że masz dużo książek, ale czy zacznie te? Jak on pyta, którą książkę musi przeczytać, to musi przeczytać Howarda Zina, Ludową historię Stanów Zjednoczonych. I ja się pod tym podpisuję, bo to jest niezwykła książka, która pokazuje bardzo wiele postaci z historii Stanów Zjednoczonych w innym świetle, zaczynając od Krzysztofa Kolumba, więc myślę, że warto. Jest jeszcze jedna książka, o której podobno warto ją przeczytać. Tak, proszę Państwa, mówili Poczytalni. Więc ja staram się słuchać tego, co radzą moi koledzy i staram się korzystać z tych propozycji, które przedstawiają. Z tej jeszcze nie skorzystałem, ale z pewnością Zuzia i Łukasz wypowiecie więcej na temat książki Katarzyny Boni-Ganbare. To świetna książka jest po prostu. To jest bardzo dobry reportaż o Japonii, dotkniętej 5 lat temu już, no tak, 5 lat temu. Po pierwsze, bo to było na 5. rocznicę. Tak jest, tsunami, no i katastrofą w elektrowni atomowej Fukushima. I Kasia Boni wykonała naprawdę dużą pracę. Opowiada nam historię tego, jak Japończycy, no właśnie, radzą sobie po pierwsze z tą śmiercią z tyłu głowy, którą mają ze względu na miejsce, w którym mieszkają, ale z drugiej strony opowiada nam o ogromnej tragedii, takiej nieprzewidzianej kompletnie mimo wszystko historii, a także śledzimy godzina po godzinie to, co działo się w elektrowni atomowej i obserwujemy tego skutki. Bardzo przejmująca i prawdziwa jest ta opowieść i bardzo niejednoznaczna. Poczytalni radzą, ja przeczytam. Tak, to jest książka warta przeczytania, bo to jest cała ten cały tytuł się brzmi Ganbare, warsztatu umierania, więc to jest też dużo jest w tej książce na temat kultury Japonii, tego jak radzenie sobie ze stratą wygląda w zupełnie innej kulturze niż nasza i to też było dla mnie bardzo ciekawe. To jest też taka książka, ja pamiętam, żeśmy tutaj rozmawiali, że to jest książka Wyrzut sumienia, bo to jest jedna z tych historii, która kiedyś trafiła na czołówki gazet. My żeśmy tutaj też w radiu bardzo dużo rozmawiali o tym, co się działo wówczas w Japonii, a później tak się trochę zapomina. Już się nie sięga do tych miejsc i nie sprawdza, jak sobie radzą po takich wydarzeniach. Ale myślę, że z Łukaszem mamy taką podgrupę tutaj w Poczytalnych, czyli tych, którzy czytają Elizabeth Strout, prawda, Łukaszu? Pani Elizabeth Strout teraz się odzywają, szanowni państwo. Tak jest. Tutaj jeszcze pozdrawiam Anetę Pytrus, która też jest w Poczytalnych i która z nami czytała te książki. To są trzy książki. Którą książkę wybrałaś właśnie? Którą książkę wybierasz jako najlepszą? Bo ja jednak mam na imię Lucy. Tak, to jesteśmy zgodni, Łukaszu. Rozmawialiśmy o trzech książkach, o Olive Kittredge, o Mam na imię Lucy i Bracia Burgess. Olive Kittredge to serial chyba już jest, nie? Tak, miniserial, tak. Tutaj przyznam szczerze, polały nam się różne gromy na głowę, prawda, Łukaszu, za to, że żeśmy, ponieważ Olive Kittredge jest książką, która została nagrodzona nagrodą Pulitzera, a jest książką, która z tych trzech, tutaj byliśmy zgodni, podobała nam się najmniej ze wszystkich książek Elizabeth Strout. Polecamy za to bardzo serial w produkcji HBO, który jak ustaliśmy wtedy, nie wiem czy z tobą, Łukasz, bo ty chyba w końcu nie widziałeś tego serialu. Ja ciągle go nie widziałem. To masz pewien pomysł na święta, moim zdaniem, ale ja polecam państwu... Bardzo... Teraz
teraz aż głupio się odezwać po takim tekście. Bardzo mnie zgasiłeś. Tak, ale ja polecam, postaram się nie dać tutaj zbić stropu. Polecam Państwu bardzo serdecznie ten serial. Książki są wyjątkowe. Ta książka Mam na imię Lucy jest książką, która... To jest krótka książka, ona jest książką, którą się czyta w 2 godziny, ale jest niezwykła, jest ciepła, wyciszona, z dużą dozą empatii. Historia opowiada o tym, jak w szpitalu, tytułowa Lucy trafia do szpitala i rozmawia ze swoją matką, z którą ma bardzo trudne relacje i wspominają różne elementy, momenty życia Lucy. Lucy wspomina różne momenty w swoim życiu. Nie będę tutaj zdradzać Państwu dalej tej historii, ponieważ boję się po pierwsze, że ją spłycę, spłaszczę i jeszcze Państwa zniechęcę, ale... Ale sama tak, historia to prawda, to prawda. To jest właśnie też ciekawe w tej historii, że to my jako czytelnicy dokreślamy sobie pewne pola, które sugeruje nam tylko Elizabeth Strout, a robi to bardzo delikatnie i tak bardzo oszczędnie. I to jest i chciałam jeszcze powiedzieć, że w przyszłym roku wydawnictwo Wielka Litera już zadeklarowała, wydawnictwo, które wydaje Elizabeth Strout, że wydaje następną książkę, więc czekamy serdecznie. Myślę, że porozmawiamy o niej, prawda, Łukaszu? Ja z wielką przyjemnością, a skoro mówiliśmy o takim przekładaniu się serialu do książki, to ja mam trochę taką odwrotną historię, bo mamy bardzo dużo takich popkulturowych przekazów ciągle jeszcze nawiązujących do wojny w Wietnamie. To w jednym zdaniu książka, o której mówiliśmy, Michaela Hera, Depeche. Uważam, że to, że została wydana 30 lat ponad po jej publikacji, po raz pierwszy jest wydana w Polsce, po jej publikacji w 1977 roku w oryginale, to jest naprawdę dla wszystkich tych, którzy interesują się tematyką Wietnamu, ale którzy chcą przeczytać bardzo mięsistą książkę o wojnie. To jest lektura obowiązkowa. Ja tylko trochę jednak powiem, że jeżeli Państwo chcecie więcej o tej książce, to w przyszłym tygodniu między 17 a 18 będę rozmawiał z Przemkiem Dębowskim właśnie o tej książce w Radiu Tok FM w ciągu. Warto wrócić też do omówienia tej książki, jakie mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu w audycji Poczytalni przed tygodniem. Aplikacja mobilna do Państwa dyspozycji, archiwum na stronie tok.fm.pl również. Ja również chciałbym wrócić do i spraw wojennych, tylko już tych bardziej nam współczesnych, i do audycji przeszłych, które mogą Państwo odsłuchać. Kilka książek związanych z tym, co dzieje się w tej chwili na świecie i wydaje mi się, że pozwala to, co się dzieje, zrozumieć. Po pierwsze, Samar Yazbek, Przeprawa. To jest książka syryjskiej dziennikarki, która jedzie do Syrii. 3 razy jedzie do Syrii i opisuje to, co tam się dzieje. Rozmawia z bardzo różnymi ludźmi, z bardzo różnych stron barykady. Wcale nie dwóch, bo wcale nie dwie strony barykady są w wojnie w Syrii. Do tego wstęp Piotra Łukasiewicza, który bardzo dobrze wyjaśnia, jak skomplikowana jest to wojna. I między innymi, dlaczego dowiadujemy się z tej książki, dlaczego ludzie z Syrii uciekają, jak uciekają. Tego z kolei mogą się Państwo dowiedzieć z książki Wolfganga Bauera Przez morze. Jest to zapis reportażowy, zapis przeprawy, prób przeprawy z Egiptu do Europy przez Morze Śródziemne, bądź też innymi drogami. Wolfgang Bauer wciela się w uchodźcę i próbuje dotrzeć do Europy tak jak oni. No i dwie książki wydane przez wydawnictwo Charakter. Nie jestem pewien, czy przynajmniej jedną z nich omawialiśmy właśnie w mijającym roku, ale wydawnictwo Charakter postanowiło wziąć na siebie jakiś ciężar tłumaczenia Polakom islamu jako religii. Po pierwsze, to jest książka Tahara Ben-Dżeluna, Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych. To jest jego rozmowa z córką, w której on w bardzo prosty, przejrzysty sposób wyjaśnia islam, założenia islamu, to jakie są nurty w islamie. A po drugie, książka Neil Fuller, Gole muzułmanie w Europie, dzisiejsze kontrowersje wokół islamu. Tych kontrowersji, zwłaszcza w wypadku ostatnich wydarzeń, chociażby w Berlinie, nie brakuje. Z tego co wiem, Zuzia, mamy dla Państwa egzemplarze książki Neil Fuller, Gole. Tak,
Tak, tak. Mamy kilka egzemplarzy tej książki dla Państwa. Proszę do nas pisać po czytalni @top.fm. I jeszcze do tego dołożyła jeszcze jedną książkę, którą mamy dla Państwa. To jest książka 186 szwów, Szczeczeni do Polski, droga matki. Jest to historia zarg Anny Sordinowej, której wysłuchała Anna i spisała Anna Kaszubska. Jest to historia rodziny uchodźczej i tego, co przeszła. Nie z Syrii, z Czeczenii, jak wskazuje tytuł. Bardzo przejmująca, bardzo poruszająca. W kontekście tego, co się teraz dzieje, myślę, że warto przeczytać to, jak wygląda droga uchodźców, jakie mają wspomnienia takiej pojedynczej historii. Przejrzałem moją listę, proszę Państwa, ona ma 20, ponad nawet 20 pozycji. Nie na wszystko starcza nam czasu w tym wigilijnym wydaniu poczytalnych, tym bardziej, że jeszcze chcielibyśmy Państwu po prostu życzyć wszystkiego dobrego, spokojnych świąt, żeby Państwo odpoczęli. Czasu na lekturę. Zdecydowanie. A Łukasz Wojtysik to miał kolędę zaśpiewać? No to ja bym musiał tak, wiesz, pozauchowemu. Bo to jest tak, że Agnieszka Lichnerowicz nie tylko w pocztalnych kryminalnych mnie wypuszcza, również zdarza jej się to, zakładając, że zwierzęta przemówią ludzkim głosem, czyli ja za chwilę będę śpiewał. Za ucha taką kolędę śpiewał, że bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Wszystkiego poczytalni wracają już w Sylwestra wydaniem kryminalnym. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie z Państwem czytać. Smacznego. Wesołych świąt. No Zuzanna Piechowicz. Mieszka Lichnerowicz. W Krakowie. Śpiewająco. Adam Ozga. Wesołych świąt. Poczytalni. Poczytalni. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Tyle świateł wokół nas. Gwiazdy spadać będą z nieba. Zapalono świece. Na stole również dzisiaj stawiamy świece Caritas. Piękne iluminacje na domach, na ulicach. A później przyszedł moment już taki, kiedy harcerze roznoszą bardzo dużo. Kiedy zaczęliśmy szukać jakiegoś lokalu, pomysłu, miejsca dla nich, żeby jednak pokazać je światu i żeby się nim cieszyć. Dawaliska, która wygląda bardzo intrygująco, z takimi wielkimi dziurami, służyła kiedyś muzykowi, a mianowicie skrzypkowi, którą sobie właśnie taką oto harmonię. To jest też taka czarodziejska harmonia, bo co kto nie, na niej nie zagra i zaśpiewa, wszystko wychodzi. Cała pasja zrodziła się z tego, że tata był muzykiem, cały życie grał i przy okazji, że dosyć dużo podróżował, to gdzieś zawsze się jakiś instrument znalazł na targowisku, jakiegoś kupca, jakiegoś zbieracza i właściwie z każdego wyjazdu z zespołem wracał się z instrumentami. I to było połączone, pasja muzyka, które grał ze zbieractwem. Zresztą potem też zbierał, żeby je wykorzystywać często w zespole. Potrafił czasami je przerobić na swoje potrzeby, zwykłą skrzynkę, zwykłą walizkę, z której robił instrument i już była jakąś fascynacją muzyczną. Polski instrument ludowy wykonany z krowiego roku, obciągniętego skórą, sznurek i kawałek patyczka. Instrument pięknie brzmiący, diabołek. Tata uczył nas, jak byłem małym dzieckiem, zawsze mi mówił, że wszystko gra, że nawet deszcz za oknem jest instrumentem, jest dźwiękiem, jest pomysłem. Ja rosłam z takim przekonaniem i właściwie czasami patrząc na zwykły patyk, mam taką świadomość, że ten patyk zaraz może jakby zagrać, można uderzyć drugim patykiem, można o coś stuknąć i rzeczywiście taka świadomość we mnie jest i to jest taki dar, myślę. I moje dzieci też tak chyba mają i też widzę, że zaczynają mieć taką świadomość i widzą pewne rzeczy, tak na nie patrzą, jak mój tata. To jest polski ludowy instrument, który był wykonany z polskiego bambusa, czyli z rdestu. To jest taki kwas, który dośnie na terenie całej Polski. Na 2-3 metry wyrasta nam w górę. Kiedy przychodzi zima, wysycha cały, zostaje tylko korzeń. Historia jego sięga ponad 500 lat. Nosi bardzo ciekawą nazwę, a mianowicie pierdziawka. Brzmi mniej więcej tak.
Dzieci muzykują, Marysia gra na flecie poprzecznym, gra na klawiątce. W tej chwili już szykujemy właśnie występ zespołu Sylwacji Dzieciacy, więc też zaczęła grać na podkowach. Staś gra na skrzypcach kaszubskich, diabelskich, uczycie grać też na skrzypeczkach. Próbują śpiewać, szczególnie wyciągamy te piosenki, teksty, kanty, oparte na jego twórczości, oparte na Kopernu i na niższym wzorze. Wszystkie są bardzo fajne i ciekawe, ale chyba najbardziej mi się podobają, tak jak większości osób, Pierdziel i Pierdziawka, na którym też tata już grał. Mają interesujący dźwięk. Próbowałam, ale tu też trzeba dużo czasu poświęcić i prób, żeby wyszedł jakiś dźwięk. Tu też musi być dobre zadęcie, odpowiednio trzeba ustawić usta, żeby odpowiedni dźwięk wyszedł. Tak, są właśnie dziadka te dwie, Wara Chłopy i druga Na Świętrze Panienka. Kolenda o Najświętszej Panience. To opowiada właśnie o narodzinach Jezusa, jak Maryja chodziła i szukała tego schronienia, gdy miała właśnie urodzić Jezusa. No i Kowal pozwolił jej w szopie nocować i żeby mogła tam się schronić przed deszczem. Taka przełożona trochę opowieść na polskie warunki. Bożonarodzeniowe. Dziękujemy za to. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Dziś sobota, 24 dzień grudnia. Wiele osób, wielu pielgrzymów chce być dziś u źródła wydarzeń w Betlejem, gdzie nie ma Mikołaja, nie ma śniegu, nie ma choinki, za to są panny. Dziś w Polskim Radiu 24 przeniesiemy się i to dosłownie do miejsc związanych z narodzeniem Jezusa. Nas Wojciechem Cygielskim, księdzem Karolem Bulbą, salezjaninem, który obecnie przebywa w Jerozolimie. Gościem naszym będzie również Magdalena Piórek, która w Betlejem spędziła rok na misjach. To spotkanie, ta wyprawa po 23 na naszej antenie. Zapraszam już teraz w imieniu Pauliny Kosią. Zbliża się godzina 18, punktualnie 18 najnowsze wiadomości. Autopromocja. Polskie Radio 24. Serdecznie zapraszam w niedzielę 25 grudnia o godzinie 12:09 na mój komentarz zagraniczny z cyklu Więcej Świata. Będzie o Bożym Narodzeniu w Polsce i na Wyspach Brytyjskich, w Warszawie i w Londynie. Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka Wielkiej Brytanii. Autopromocja. Jest 18. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. 1000 osób uczestniczyło w wieczerze wigilijnej w krużgankach klasztoru ojców Franciszkanów w Krakowie. Wspaniale, naprawdę czujemy się jak jedna rodzina. Niektórzy polscy marynarze spędzają święta Bożego Narodzenia poza domem. Są na Morzu Śródziemnym, Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej. Sprawdzimy też, jak święta spędzają Fusi. Małgorzata Kaczmarczyk, witam i zapraszam. Bezdomni, samotni i potrzebujący uczestniczyli w wieczerze wigilijnej, która odbyła się w krużgankach klasztoru ojców Franciszkanów w Krakowie. Na wigilię przyszło 1000 osób. Na stołach czekały na nich tradycyjne potrawy. Zupa grzybowa, smażona ryba z ziemniakami, surówką z kapusta, także słodki deser i owoce. Na wigilię mówią Paweł Prawica. Miejsce przy wigilijnym stole znalazł każdy z potrzebujących. Wszedły za nim osoby bezdomne, ubogie i samotne. Jestem sam w domu, a zawsze tutaj jak przyjdę, no to jest większa atmosfera. Wspaniale, naprawdę czujemy się jak jedna rodzina. Wieczerza rozpoczęła się od odczytania fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa i złożenia życzeń przez biskupa Jana Szkodonia. Życzę wam, żebyście się nigdy nie czuli samotni, żebyście nie byli głodni,
posiłek przygotowały siostry Albertynki. Była zupa grzybowa, ryba z ziemniakami, słodycze i owoce. Przy każdym nakryciu przygotowany został układek, który potrzebujący dzielili się, składając sobie wzajemne życzenia. Nie słodkiem, radością się dzielimy, żeby nam było ciut lżej, lepiej na tym świecie. Najważniejsze jest układek. I druga osoba, z którą można porozmawiać. Każdy uczestnik, wychodząc z Wigilii, otrzymał też paczkę z żywnością na święta. Znalazły się w niej konserwy, cukier i herbata, także kawa, owoce oraz specjalne opaski oblaskowe na ramię z hasłem nawiązującym do postaci Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta. Sejm ustanowił rok 2017 rokiem świętego brata Alberta w setną rocznicę jego śmierci, która przypada 25 grudnia. Wigilia, którą dziś obchodzimy, to najbardziej uroczysty wieczór w całym roku. Dla katolików to dzień oczekiwania na Boże Narodzenie. Kościół katolicki wspomina, że Bóg stał się człowiekiem, ale chodzi też o coś więcej. Mówi ksiądz Zbigniew Rybucki z Towarzystwa Chrystusowego. Rodzi się Chrystus, rodzi się Zbawiciel, ten oczekiwany przez naród wybrany, oczekiwany przez świat, przez stworzenie. Jeśli się na Niego czeka, to się cieszę, że On przyszedł. Jak we mnie daleko jest jeszcze do tego, by we mnie narodził się Zbawiciel, żeby we mnie narodził się Chrystus, bo o to chodzi w te święta Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to dla chrześcijan najważniejsze po Wielkanocy święto. Jego początki sięgają IV wieku, wychodzi się z Jerozolimy. Niektórzy marynarze spędzają święta Bożego Narodzenia na 56 statkach polskiej żeglugi morskiej, na Morzu Śródziemnym, Karaibskim, czy na przykład na środku Zatoki Meksykańskiej. W arabskich portach, gdzie nie obchodzi się Bożego Narodzenia, spędza święta załoga MS Polesie oraz załoga statku MS Puck, przełamie się okładkiem w marokańskiej Kasablance. W dniu Wigilii centralnym punktem każdego statku jest oczywiście kuchnia, gdzie kucharz dokłada wszelkich starań, aby marynarzom nie brakowało tego wszystkiego, co spożywaliby podczas Wigilii i kolacji w rodzinnych domach, mówi Katarzyna Weiss, żona marynarza. Angolczyk nie ugotuje tak barszczu. Chłopaki się skrzyknęli, żeby każdy z nich coś przywiózł z domu. Jakieś jedzenie takie. No się śmieli ze mnie, że ja... Ale mój pomoż pakuje. Ja pakuję jedzenie na statek, no bo tam akurat nie zawsze jest... To nie jest zbyt dobre jedzenie. Nie, to nie jest po prostu... A co pani przygotowała mężowi? To nawet nie słoiki i takie rzeczy, bo to tylko bagaż podręczny, więc po prostu wędlina próżniowo pakowana, czekolada. Naprawdę takie rzeczy, które kiedyś były, jakby marynarze nam przywozili z czasów Baltony jeszcze, tak? Z żonami marynarzy rozmawiała Anna Rembas. Dla wielu Włochów będzie to pracowite Boże Narodzenie. Szczególnie dla tych, którzy zechcą dochować wierności tradycji kulinarnej tych świąt. Więcej na ten temat z Rzymu nasz korespondent. Statystyczna włoska pani domu spędzi w kuchni 3,5 godziny, by przygotować tradycyjne świąteczne potrawy. Tak będzie w 80% włoskich domów, których mieszkańcy nigdzie nie wyjadą na święta. Wydadzą na jedzenie około 3 miliardów euro. Nie tylko z powodu kryzysu z większości włoskich stołów zniknęły ostrygi i kawior. Będą one tylko w 8-9% włoskich domów. Królować będą w nich na święta ryby i owoce morza, a na Sylwestra soczewica i tradycyjne wędliny w kształcie wieprzowej nogi bądź kiszki. Na prezenty Włosi wydadzą 300 euro na osobę. Największym powodzeniem cieszą się tu artykuły spożywcze z winem na czele. Następnie zabawki, odzież i książki. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie będzie duże, okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach może padać śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie do plus 4 stopni nad morzem i na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, to Polskie Radio 24, Mateusz Drozda. Witam Państwa serdecznie w wigilijny wieczór. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Dziś w kalendarzu 24 dzień grudnia, sobota. Prawie 6 minut po godzinie 18. Zapraszam na nasz program do godziny 20. Polskie Radio 24. Para prezydencka złożyła życzenia Polakom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nagranie opublikowano na internetowej stronie prezydenta. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda apelowali o pozostawienie na czas świąt sporów politycznych. Życzyli radości i optymizmu także w nowym roku. Życzę
Życzymy Państwu, aby Betlejemska Gwiazda zaświeciła dla Państwa bliskich, dla przyjaciół i sąsiadów, dla całego naszego narodu. Niech ten uroczysty wieczór polskie domy wypełnia serdecznością i wyrozumiałością i otwartością. Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz. Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny nam przesłonić tego, co najważniejsze – szczęścia naszych rodzin. Życzymy Państwu radości i optymizmu, zarówno dzisiaj, podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok. Szczególne życzenia pana prezydenta skierowała do rodziców wychowujących dzieci. Zadbajmy o to, by następne pokolenie mogło żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej. Andrzej dodaje, jak to kocha Hauser, to rodzinom życzyli wszelkiej pomyślności. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, tradycji chrześcijańskiej, to dzień kończący okres Adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia słuchaczom Polskiego Radia składa również prezes publicznego nadawcy dr Barbara Stanisławczyk. Chciałabym wszystkim Państwu życzyć zdrowych, radosnych, wesołych świąt, żeby to Boże Narodzenie było i w nas, w każdym z nas zaowocowało wiarą, nadzieją i miłością, wiarą również w ludzi, w to, że możemy być razem, sobie pomagać, miłością, żebyśmy potrafili kochać i żebyśmy kochali oraz nadzieją, że wszystko się ułoży. Serdeczne życzenia pracownikom i słuchaczom Polskiego Radia składa też przewodniczący Rady Mediów Narodowych, były prezes spółki Krzysztof Tomański. 15 lat temu zakochałem się w Polskim Radiu. Od tamtej pory wiem, że to jest miejsce i wspaniałe i bardzo przyjazne wszystkim ludziom, więc życzę, żeby dalej takie było. Życzę tego i pracownikom Polskiego Radia i słuchaczom. Myślę, że słuchacze czują tę atmosferę przyjaźni i takiej troski wzajemnej. Czują w programach, w tym, że dziennikarze z nimi nie pracują, starają się dać jak najlepsze audycje. Podczas wigilijnego spotkania w Polskim Radiu życzenia radiowcom złożył kardynał Kazimierz Sznycz, metropolita warszawski, dziękował też za pracę w tym roku, który, jak podkreślał, był szczególnie obfity w wydarzenia życia państwowego i kościelnego, jak chociażby 1050-lecie Chrztu Polski czy Światowe Dnie Młodzieży. Pasterka we Francji nie zawsze jest celebrowana o północy w wielu kościołach, która godzina jest przesuwana między 23 czy 22, a niekiedy nawet wcześniej. Tak jest m.in. w domu świętego Kazimierza, prowadzonym przez polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Marek Wrzyński. W naszej kaplicy na nabożeństwie zbierają się pensjonariusze, osoby w podeszłym wieku, najczęściej Francuzi, studenci, nie tylko z Polski, którzy mieszkają tutaj na stacji, oraz wiele osób z zewnątrz. Ze względu na pensjonariuszy pasterka odprawiana jest o 17:00. Na wigilijnej uczcie nie podaje się karpia, bo to zbyt dość staryba, ale pozostałe potrawy są typowo polskie. W pierwszy dzień świąt na obiad przewidziany jest indyk lub kapłon, a w drugi, który nie jest we Francji świętem, nabożeństwo odprawiane jest tak jak w niedzielę, w samo południe. Dom świętego Kazimierza został założony w Paryżu w 1846 roku przez polskich emigrantów i służył Polakom, weteranom, sierotom i ubogim. To tutaj zmarł wielki poeta Cyprian Kamil. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Madryt i Barcelona zapraszają na świąteczne koncerty. Te najważniejsze odbędą się dziś. Początek trwa nieco ponad 3 godziny. Do końca grudnia w dwóch największych hiszpańskich miastach trwać będą świąteczne kiermasze. Szczególnie Ewa Wysocka. Wieczorem w Bartolomskiej Katedrze odbędzie się świąteczny koncert, który potrwa do północy. W tym czasie w położonej nieopodal sali koncertowej w rytmach jazzu rozbrzmiewać będą kolędy. Bartolomski Teatr Regina zaprasza na pastorałki. W Madrycie, po najpiękniej przystrojonych miejscach miasta, wchodzi w tym roku na Wilus świąteczny autobus. Odwiedza m.in. Plaza Major, gdzie trwa świąteczny festiwal muzyczny. Do 30 grudnia każdego wieczoru rozbrzmiewać tam będzie jazz, swing, soul, flamenko i rytm z lat 30. Autobus zatrzymuje się też przy najpiękniejszych bożonarodzeniowych kiermaszach, a także przy lodowiskach, których w stolicy Hiszpanii są cztery. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kilkadziesiąt osób spotkało się pod pomnikiem Adama Mickiewicza w stolicy Białorusi, Mińsku. Dziś mija 218. rocznica urodzin wieszczu. Mickiewicz urodził się na ziemi białogruskiej, która obecnie leży na terytorium Białorusi. Uczestnicy uroczystości najpierw modlili się w miejskim kościele pod wezwaniem świętych Szymona i Heleny. Potem przeszli pod pomnik, gdzie śpiewano kolędy, recytowano Mickiewicza w różnych językach i wspominano jego postać. Ksiądz Władysław Zawalniuk, znany animator życia duchowego i kulturalnego w Mińsku, powiedział Polskiemu Radiu, że pod pomnikiem wieszcza w białoruskiej stolicy
ulicy już od 9 lat spotykają się ludzie ceniący jego twórczość. Przychodzą nie tylko miłośnicy, ludzie, którzy szukają tej możliwości, żeby i posłuchać, i wystąpić. Ksiądz Zawaniu przekazał też najlepsze życzenie świąteczne dla naszych słuchaczy. Serdeczne pozdrowienie od Adama Mickiewicza, którego jesteśmy w gościach, dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radio na cały świat. Duchowny dodał, że sam osobiście z twórczością poety po raz pierwszy zetknął się będąc w seminarium duchownym w Rydze, stolicy Łotwy, w 1974 roku, gdy doskonalił język polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. 12 minut po godzinie 18, dziś Wigilia, Świąt Bożego Narodzenia, 24 dzień grudnia. Zapraszam na nasz program do godziny 20 i przypominam Państwu o naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Tam Państwo znajdą nasze audycje, jeśli chodzi o Facebook i Twitter, jak zawsze Polskie Radio 24. Już za chwilę na naszej antenie o historycznych i kulturowych aspektach Bożego Narodzenia będzie mówił Jakub Boros i jego goście. W Polskim Radio 24. Rozprówacz kulturalny. Dzień dobry Państwu, Jakub Moroz, witam w wydaniu świątecznym Rozprówacza Kulturalnego. Są ze mną goście w studiu w Warszawie, ksiądz dr Stanisław Adamiak z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk starożytności chrześcijańskiej. Szczęść Boże, witam Państwa. Witam także pana doktora Sebastiana Adamkiewicza w studiu w Łodzi, historyka związanego z portalem histmag.org oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w mieście Łodzi. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. No, mamy Wigilię Bożego Narodzenia, w dodatku pora jest taka, że zapewne wielu z Państwa albo spożyło już, albo spożywa, albo będzie w najbliższych minutach spożywać wieczerzę wigilijną, stąd trudno nie porozmawiać także o Bożym Narodzeniu, o jego kulturowym, historycznym, religioznawczym także wymiarze. Do takiej rozmowy będę zachęcał naszych gości. Mam przed sobą, czego Państwo rzecz jasna nie mogą zobaczyć, książkę księdza profesora Józefa Naumowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Narodziny Bożego Narodzenia. To książka, która w bardzo szeroki, erudycyjny sposób opowiada o tym, jak się tak naprawdę zaczęło Boże Narodzenie. No właśnie, rzadko sobie uświadamiamy, że przecież to samo święto, które obchodzimy co rok, więc traktujemy je jako odwieczne, ma także swoją historię długą, ale nie najdłuższą, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo w skali istnienia, czy w porównaniu z innymi świętami chrześcijańskimi, no przede wszystkim z Wielkanocą, która rzecz jasna w chrześcijaństwie jest świętem najważniejszym. Jak się zatem narodziło Boże Narodzenie i z jakiej potrzeby? Proszę księdza doktora. Pan redaktor powiedział o tym, że Boże Narodzenie ma krótką historię, stosunkowo krótką w porównaniu do innych świąt, przede wszystkim do Wielkanocy. Ja bym doprecyzował, że ma krótką historię w porównaniu wyłącznie do Wielkanocy, ponieważ raczej jest starsze niż wszystkie inne święta chrześcijańskie, odkładając na bok niedzielę jako te podstawowe święto, to co tygodniowe święto chrześcijańskie, będące też, jak to chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie często mówili, małą Wielkanocą, małą Paską. Więc oczywiście to, co wiemy o chrześcijanach z drugiego, ale nawet już trochę z pierwszego wieku, to to, że świętują Paskę, że świętują niedzielę. Natomiast rzeczywiście nie mamy śladów, żadnych wskazówek na to, żeby w jakiś specjalny sposób świętowali Boże Narodzenie. I to święto pojawia się tak dość nagle w latach 20. i 30. IV wieku. Mamy już bardzo jasne potwierdzenia w źródłach, że to jest świętowane. I to równocześnie na wschodzie i na zachodzie. To się pojawia w zasadzie jakoś tak równolegle w Palestynie i w Rzymie. I od tego czasu staje się natychmiast jednym z najważniejszych świąt. I tak już zostaje. Choć na początku nie jest taką zupełnie oczywistą sprawą, w jaki właściwie dzień to Boże Narodzenie wypada. Ksiądz profesor Naumowicz w swojej książce pisze nie tylko o samym Bożym Narodzeniu, pisze także, co ciekawe, o święcie Epifanii, które obchodzimy 6 stycznia, popularnym święcie trzech, a nie sześciu, jak chciał polityk króli. Dlaczego te święta są ze sobą w tradycji chrześcijańskiej tak bardzo bliskie? Co je łączy, panie doktorze? Ja bym nawiązał do tego,
tego, o czym ksiądz wspomniał. Pierwsze wieki chrześcijaństwa pokazują, że faktycznie chrześcijanie Bożego Narodzenia jako takiego nie obchodzą. I to również widać w Ewangeliach. Znaczy, narodzeniem Chrystusa, historią narodzenia Chrystusa zajmuje się w zasadzie jedna z Ewangelii, która nam to szczegółowo opowiada. Natomiast pozostałe tą kwestię pomijają, jest ona mniej ważna. Powiedzmy, jest ona mniej ważna. Dlatego, że w ogóle w kulturze chrześcijańskiej narodzenie Chrystusa i w pierwotnej teologii chrześcijańskiej to narodzenie Chrystusa nie miało aż takiej wagi jak jego późniejsze nauczanie, działalność, wreszcie śmierć i zmartwychwstanie. Bo to jest jakby istota chrześcijaństwa. To, że Chrystus się narodził, nie, z tego jeszcze nie wynika istota chrześcijaństwa. Natomiast Epifania faktycznie to jest święto już kultywowane dość wcześnie, przede wszystkim dlatego, że ciekawa jest jego wymowa. To jest wymowa objawienia się Chrystusa, ale nie tylko wobec swojego własnego narodu, ale wobec różnych innych narodów. Ci trzej królowie, którzy mają przybyć, to nie królowie, mędrcy, magowie, bo tak oni są opisywani w Ewangeliach. A później w Ewangeliach apokryficznych, w apokryfach, no tu mamy nawet ich nie trzech, ale nawet kilka tysięcy. To są sobie przedstawiciele, czy symbole osób, które są innej wiary, czy są poganami, więc Chrystus objawia się innym ludziom. To jest dla chrześcijan, pierwszych chrześcijan, zwłaszcza z tych narodów pozażydowskich, niezwykle istotne, że samo narodzenie to jeszcze nie koniec. To w tym narodzeniu jest jeszcze objawienie się innym narodom i jakby podarowanie się Boga przez Boga innym narodom. To jest bardzo istotne. Dlatego samo Boże Narodzenie jest tak mocno związane z Epifanią, bo nie tylko Bóg się rodzi, ale również rodzi się dla wszystkich narodów i dla całej ludności. No ale to się wydaje sprzeczne z takim dzisiejszym rozumieniem hierarchii, powiedzmy tak, popularnie rozumianej dwóch świąt. No, a gdybyśmy zapytali teologicznie, no to które z tych świąt w gruncie rzeczy jest istotniejsze? Czy w ogóle należy budować takie zestawienie hierarchizujące? Rozumiem, że dość szybko już zmierzamy w stronę dyskusji na temat wyższości świąt wielkanocnych nad bożonarodzeniowymi, a bożonarodzeniowych nad Epifanią. Rzeczywiście jest coś takiego jak hierarchia świąt. Jeśli się otworzy obecnie obowiązujący w kościele mszał, czy liturgię godzin, tam z przodu jest tabela pierwszeństwa ksiąg liturgicznych i tam jest bardzo, tak, tabela jest dość długa i skomplikowana, ale też dość jednoznaczna. Najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku jest święte triduum męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, czyli nawet nie Wielkanoc sama w sobie, tylko wydarzenia całego triduum paschalnego od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Nocy, wszystko razem. A później na drugim miejscu, jako równe rango, są święta Narodzenia Pańskiego, Objawienia Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Niebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Te święta są na równi, więc tak zupełnie oficjalnie, to dzisiaj w Kościele można powiedzieć, że objawienie w Kościele katolickim ma taką samą rangę jak Boże Narodzenie. O tyle, że nie ma drugiego święta, tak? Ale to rzeczywiście jest bardziej tutaj kwestia już kultury popularnej. My oczywiście czujemy, że Boże Narodzenie jest bardzo ważne. Myślę, że wielu ludzi uważa to za święto ważniejsze niż tak w praktyce dla nich, ważniejsze niż święto Wielkanocy. I tu w tle są rzeczywiście kwestie teologiczne. To jest trochę to, co tak pan doktor mówił o tym, że dla tych zupełnie pierwszych chrześcijan najważniejsza jest kwestia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas wybawił. Wokół tego się koncentrowała ta refleksja przez pierwsze wieki. Ale właśnie od IV wieku, a jeszcze bardziej w V wieku, w dyskusjach teologicznych na pierwszy plan przychodzi właśnie bardziej kwestia wcielenia. To jest trochę tak, że Wielkanoc jest jednak konsekwencją Bożego Narodzenia, że bez Bożego Narodzenia Wielkiej Nocy by nie było. Natomiast Boże Narodzenie, które same w sobie wydaje się być, jeśli się nad tym zastanowić, wydarzeniem właściwie jeszcze trudniejszym do wytłumaczenia niż Wielkanoc. Bo jeśli Jezus był Bogiem, no to w sumie to zrozumiałe jest to, że był silniejszy niż śmierć i że mógł zmartwychwstać. Natomiast co skłoniło Boga do tego, żeby stać się człowiekiem? I co to właściwie znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? To jest temat sporów teologicznych przez 200-300 lat, najgorętszych sporów teologicznych, jakie były. Święto Bożego Narodzenia też gdzieś w środku tych sporów się mieści.
jako święto, które właśnie tak bardzo mocno podkreśla to, że rzeczywiście Bóg staje się człowiekiem. Nie przestaje być Bogiem, ale staje się w pełni człowiekiem. Że to nie jest tak, jak różne poglądy, które zostały odrzucone przez Kościół, głosiły, że na przykład to był tylko pozór, że Bóg przyjmuje pozór ludzkiego ciała. Że tak naprawdę nie doszło do żadnego wcielenia, tylko taki... To nazwać taki hologram, tak wszystkim się wydawało, że widzą człowieka, tak naprawdę to był po prostu Pan. Albo, że Bóg wszedł w ciało Jezusa, tak jakby, nie wiem, tak jakby, właśnie tak jakby założyć garnitur na siebie, także nawet miejsce ludzkiej duszy zostało zastąpione w Jezusie przez Boga i że w związku z tym Jezus nie był tak naprawdę człowiekiem. Te poglądy zostały przez Kościół odrzucone. Święto Bożego Narodzenia, które to jest pewnie jedna z pierwszych rzeczy, jakie my jako dzieci słyszymy. Boże Narodzenie. Każdy to pamięta od czasu, jak ma 4-5 lat. I my się nie zastanawiamy, co to znaczy. Tak samo jak co to znaczy Matka Boża, Matka Boga, Matka Stworzyciela. Tymczasem, kiedy właśnie wielcy teologowie IV-V wieku zaczęli się nad tym zastanawiać, to ich to szokowało. I zaczynali się też, niektórzy zaczynali to kwestionować, a niektórzy, podkreślając prawdziwość tego, tym bardziej pokazywali, jak ważne jest Boże Narodzenie, podczas którego świętujemy tę właśnie tajemnicę. No właśnie, szokuje to także umysły ludzi współczesnych i umysły nowoczesnych, powiedzmy od co najmniej XIX wieku, o tym, jak mówiono w pierwszych monografiach i jak się mówi jeszcze do dzisiaj na temat Bożego Narodzenia jako takiego kryptopogańskiego święta. Jeszcze będziemy pewnie na ten temat rozmawiać, ale chciałbym dalej pójść tropem święta Epifanii, bo ksiądz profesor Naumowicz w swojej książce pisze o tezie, hipotezie badawczej obecnej w nauce skoncentrowanej na badaniu chrześcijaństwa pierwotnego. Pisze o takiej tezie, że to święto tak naprawdę ma swój rodowód gnostycki, że pierwsze zapisy dotyczące Epifanii, przyjęcia chrztu przez Chrystusa, wiążą się z gnostykami, którzy szczególnie czcili ten moment w życiu Chrystusa. No ale ich liturgia miała wyglądać oczywiście zupełnie inaczej niż ta liturgia kościelna. Była związana przede wszystkim z czytaniem tekstów, z nabieraniem mądrości, a więc tego, o co chodziło gnostykom, bo w końcu przypomnijmy, że gnoza mówi o zbawieniu nie poprzez wiarę, tylko przez wiedzę, poprzez szczególne objawienie. Ma także zupełnie inny stosunek do cielesności. Bardzo wiele sekt gnostyckich potępiało cielesność, czy jakby mówiły o tym, że ich doktryny głosiły wybawienie od cielesności jako zbawienie także, a więc nie było tego momentu afirmacji ciała, która wiąże się w tej kościelnej doktrynie, która obecna jest w tej kościelnej doktrynie wcielenia. No właśnie, więc skoro te pierwsze zapisy dotyczące święta Epifanii pochodzą od gnostyków, no to może taki heretycki rodowód ma to święto? Panie doktorze. To myślę, że tu ksiądz będzie bardziej kompetentny jako zajmujący się starożytnością. Także tutaj oddam jakby odpowiedź na to pytanie, bo myślę, że tutaj ksiądz będzie trafnie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz, że może na chwilę nie mówmy o Epifanii, tylko mówmy o 6 stycznia. Bo to jest właśnie ten problem, o którym wspominałem na początku, że ta data Bożego Narodzenia budzi wątpliwości jeszcze w IV wieku. 6 stycznia jest jedną z tych dat, która jest przez jakiś czas uważana za datę Bożego Narodzenia. Przynajmniej w pierwszej połowie IV wieku na wschodzie, zwłaszcza w Palestynie, po prostu obchodzi się 6 stycznia Boże Narodzenie. Bo w końcu, przyznajmy, to trzeba naszym słuchaczom także chyba dopowiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poszukiwano usilnie odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie w sensie historycznym urodził się Jezus Chrystus. Tak. No to nie ma, to, że to było obchodzone na wschodzie, to nie ma związku z tym, że dzisiaj nasi bracia prawosławni obchodzą mniej więcej w ten dzień Boże Narodzenie, bo to z kolei wynika z reformy kalendarza, którą podjęto w XVI wieku na Zachodzie, którą zaproponował papież Grzegorz XIII i wskutek tego prawosławni pozostali przy kalendarzu juliańskim i to Boże Narodzenie wychodzi po prostu te 12 chyba dni w tym momencie później. Ale wracając do Epifanii, rozumianej jako święto, właśnie jako święto chrztu bardziej, ponieważ Epifania, nam się od początku tej audycji już mówimy święto Trzech Króli, tak? Ale zwłaszcza w tradycji wschodniej, ale także w tradycji zachodniej, jeśli się weźmie teksty nawet dzisiejszej liturgii godzin,
zapisach na uroczystość objawienia, mówi tak naprawdę o trzech wydarzeniach, podczas których dokonuje się objawienie Jezusa. O pokłonie magów, czyli o tym, o czym pan doktor mówił, o objawieniu się Jezusa narodu. I to jest szczególnie powiększone w Kościele katolickim, no pewnie dlatego też, że Kościół jest katolicki, czyli powszechny, powołany głosić Ewangelię wszystkim narodom, więc jest to szczególnie ważne, ten wymiar misyjny, szczególnie dużo się mówi w Kościele tego dnia o misjach. A to jest jakby pierwszy z tych elementów tam. Elementów tam wymienianych. Drugim elementem jest chrzest Jezusa w Jordanie. Trzecim elementem jest objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, czyli pierwszy cud zapisany w Ewangelii Świętego Jana. To nie jest tak, że idea, że Jezus się objawił podczas chrztu o korzeniu gnostyckim. Natomiast rzeczywiście jest tak, że gnostycy szczególnie podkreślali ten moment. Ponieważ wiele z tych prądów gnostyckich w drugim wieku, w trzecim, podkreślał, że to jest ten moment, gdy Chrystus stał się Bogiem, albo stał się równy Bogu, że był człowiekiem, który w tym momencie dostępuje jakiegoś specjalnego oświecenia, jako jakiejś szczególnej łaski, no i od tego momentu rozpoczyna swoją działalność. I to bardzo dobrze współgra z tą doktryną gnostycką, z tymi dwoma elementami, które pan redaktor mówił, to znaczy z pierwszym, że dojście do zbawienia wymaga jakiegoś takiego specjalnego oświecenia na wzór tego, które doznał Jezus podczas chrztu. A po drugie, właśnie ta niechęć do cielesności. Omija się to, co w różnych heretykach czy pierwszych wieków budziło opór, czyli ten cały cielesny, fizyczny aspekt Bożego Narodzenia. Tak, te wszystkie pieluszki, to małe dziecko, które nie mówi, to było coś, co budziło u niektórych ogromny opór, bo to się wydawało takie jakieś nieracjonalne, że jak to jest, że Bóg, który jest czystym duchem, ma się stać dzieckiem, które właściwie nie panuje nad swoimi odruchami. Odpowiedź ortodoksji była taka, że jeśli Bóg, że Bóg stał się człowiekiem podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechów, więc także we wszystkich naszych fizycznych słabościach, także w naszej cielesności. No ale to jak ja pan tutaj dodał, gnostycki tego święta. Czy rzeczywiście to święto wywodzi się od jakichś misteriów czy liturgii gnostyckich? Czy to źródło gnostyckie prawdopodobnie bierze się również z tego, że takim centrum gnostycyzmu jest Egipt. I niektórzy nawiązują tutaj do daty 6 stycznia jako daty związanej również z dawnymi wierzeniami egipskimi, związanymi z dawnymi wierzeniami, związanymi z tymi terenami Egiptu. I to próbują wiązać, że dlaczego gnostycy sobie wokół tego 6 sierpnia stworzyli święto, ano dlatego, że pierwotnie na terenie Egiptu 6 stycznia obchodzono również święta związane z tamtejszymi bóstwami. Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać do wypowiedzi księdza, uzupełnić, że bardzo dużo, jeśli chodzi o rozumienie święta Epifanii, dodało nam średniowiecze. Średniowiecze, które często w takim ogólnym rozumieniu to jest epoka, w której ludzie odchodzą od swojej cielesności, gdzieś się cielesnością brzydzą. A jest wręcz przeciwnie. To właśnie w średniowieczu jest taki powrót do cielesności, zwrócenie uwagi na cielesność i to święto Epifanii bardzo mocno podkreśla cielesność w bardzo wielu wymiarach. Bo nie tylko taką cielesność ludzką, ale cielesność wynikającą też z pewnej rzeczywistości, w której człowiek żyje. To jest święto związane na przykład z tym, że podkreśla się, że Chrystusa przywitali nie tylko przedstawiciele różnych narodowości, czytaj Trzej Królowie, ale też na przykład różnych stanów. Więc to święto staje się bardzo bliskie człowiekowi, niezwykle bliskie człowiekowi. To jest naprawdę sprowadzenie święta narodzenia Chrystusa, czy później powitania Chrystusa, objawienia Chrystusa, do bardzo takich elementarnych ludzkich spraw i ludzkich rzeczy. Do rozprówacza kulturalnego w Polskim Radiu 24 powracamy za kilka minut, bo już teraz czas na informacje dnia w skrócie. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Małgorzata Kaczmarczyk, zapraszam. Ewakuacja w Augsburgu na południu Niemiec. Swoje domy musiało opuścić 50 tysięcy mieszkańców. Wszystko z powodu prawie dwutonowej bomby z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy muszą opuścić domy do jutra do 8 rano. Odcięte mają zostać się okolice średniowiecznej katedry oraz ratusza miejskiego. Na razie nie wiadomo, ile czasu zajmie rozbrajanie bomby. Dla ewakuowanych, którzy nie będą mogli przebywać w domach bliskich, utwarto budynki szkół, w których mogą spędzić noc. Dzieci z Wierszyny na Syberii spędzają Boże Narodzenie w Warszawie. Wierszyna to polska wieś położona niedaleko Irkucka. To wyjątkowa miejscowość, bo ponad 100 lat temu założyli ją
polscy osadnicy z Zagłębia Dąbrowskiego. Dziś Wierszyna to symbol polskości. Mieszkańcy kultywują polskie tradycje. Jest szkoła, w której dzieci uczą się języka polskiego. Większość dzieci z Wierszyny przyjechała do Polski po raz pierwszy. Jeździli do Krakowa. Chodzili po bardzo ładnym miastem. Byli prezydenta, fajnie. Smoka widzieliśmy, zadowolone bardzo. Naród serdeczny taki zawsze, tak. Ciepło tak przyjmuje i bardzo się cieszę. Już kupili wszystko i mamie, i tacie, i babci, i dziadku, wszystko. No, magnesy. Potem na choinki, wątki, serduszko takie dla mamy napisane. Do Warszawy przyjechały dzieci w wieku od 9 do 16 lat i czwórka opiekunów. Święta spędzą u polskich rodzin, podkreśla ksiądz Sylwester Jesz, dyrektor katolickiego zespołu edukacyjnego imienia księdza Piotra Skargi i szef Fundacji Edukacja dla Pokoleń. Wszystkie te dzieci, nie wiem jak chodzi o opiekunów, po raz pierwszy będą uczestniczyły właśnie w takiej wigilii w warunkach polskich. W pełni w takich rodzinach, ponieważ to rodziny, które zapraszają dzieci, to są również rodziny z dziećmi, bo je troje dzieci, także rzeczywiście będą miały taką typową wigilię, w której będą uczestniczyć. Dzieci z Wierszyny wracają do Rosji we wtorek. Dziś Wigilia to czas śpiewania kolęd. Kolędy od wieków są nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Kolędowanie należy rozpocząć od Wigilii i można śpiewać do 2 lutego, czyli do święta Matki Boskiej Kronicznej. W polskich domach dominuje jednak bierne odsłuchiwanie kolęd z telewizji, płyt CD czy radia oraz z internetu. Była minister kultury, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Joanna Wróg-Nazarowa zachęca do wspólnego, rodzinnego śpiewania nie tylko kolęd, ale i pastorałek. Śpiewanie tych kilkunastu kolęd najsławniejszych to jest pielęgnowanie tradycji polskiej wspaniałej. Przeważnie mają one też głęboki sens liturgiczny. A z kolei śpiewanie tych pastorałek polskich, śmiesznych, gdzie tam Kuba z Maćkiem biegną do małego Jezuska, nosząc mu garnek miodu, a tam gruszki za pazuchą i tak dalej. To znowu jest pielęgnowanie wspomnienia o dawnej obyczajowości, która zanika przecież też i na wsiach. Także jest głęboki sens, żeby to kontinuum naszej obrzędowości polskiej od zamierzchłych wieków, żeby do dzisiaj trwało. Najsłynniejszą kolędą jest Cicha Noc, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jesteśmy na 12.33 w studiu Polskiego Radio 24 Jakub Moros i jego goście. Ale i szczerości naszego narodu i naszego kościoła. Dlatego niech Maria, której jubileusz stycznia jako także będzie dla nas hipotetycznej narodziny Chrystusa, dacie, którą identyfikowano niegdyś, czy próbowano jakoś wskazywać na tę datę, narodzin Chrystusa, a nie ten 25 grudnia. Wiemy także, że w historii chrześcijaństwa pojawiały się jeszcze inne daty, takie wiosenne, kwietniowe albo nawet majowe, czy dzisiaj możemy jakoś w przybliżeniu, w oparciu albo właśnie odchodząc od tych rozmaitych tradycji historycznych, ustalić najbardziej prawdopodobny moment, jeśli chodzi o rok, o porę roku, o miesiąc, kiedy narodził się Jezus Chrystus. Ani w Ewangelii według świętego Łukasza, ani w Ewangelii według świętego Mateusza nie ma żadnych wskazówek co do pory roku, podczas której urodziłby się Jezus. To jest zupełnie inna sytuacja niż jeśli chodzi o Wielkanoc, która jest bardzo dokładnie wydatowana na 15 dzień miesiąca niska wiosennego. W związku z tym oczywiście można potem było dyskutować, który to jest dokładnie dzień, ale w zasadzie posuwamy się do tego, żeby nawet dzisiaj potrafić ustalić datę dzienną dokładnie śmierci Jezusa. Jest to kilka hipotez, ale się w takim dość zawężonym polu tych hipotez poruszamy. Także właśnie Wielkanoc jest rzeczywiście świętem historycznym odnoszącym się do wydarzenia o bardzo, po prostu do wydarzenia o konkretnej dacie. Natomiast jeśli chodzi o narodzenie Jezusa, to wyraźnie widać, że gdzieś w tym drugim, trzecim wieku
Maria. Bo chrześcijanie nie mają pojęcia, kiedy to mogło być. W związku z czym zaczyna się wybierać daty, które mają jakieś znaczenie symboliczne. I oczywiście jedną z najbardziej nasuwających się dat jest 25 marca. Data, która, no, która jest przy okazji astronomicznie jest to równonoc wiosenna. Jest to data, którą przyjmowano też jako datę w kalendarzu rzymskim męki Pana Jezusa. Tak, no, bo ta męka i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest łatwo datowana w kalendarzu żydowskim. Problem pojawia się, gdy mamy to przełożyć na kalendarz rzymski. Z kalendarza powiedzmy księżycowego na księżycowo-słoneczny, ale to już osobna, skomplikowana sprawa. Także przyjmowano być może, że Jezus po prostu narodził się tego samego dnia, roku, którego zmarł. Stąd rozważano tę datę 25 marca. Inne daty też mają wymiar symboliczny. Symboliczna jest oczywiście data 25 grudnia, kiedy z kolei jest to przesilenie zimowe i początek wzrastania na nowo słońce. Tak, Jezus jest wielokrotnie porównywany na kartach Nowego Testamentu do światła, także do wschodzącego słońca. Więc ta data nazywała się sama. Łączyła się zresztą, do dziś się łączy z 25 marca. Bo jeśli mówimy o tym, że Boże Narodzenie jest świętem wcielenia, świętem momentu, w którym Słowo staje się ciałem, to nie jest do końca prawidłowa odpowiedź. Tym pierwszym momentem, kiedy Słowo staje się ciałem, to jest moment 9 miesięcy wcześniej, to jest moment zwiastowania. Dlatego właściwie w liturgii Kościoła te święta wcielenia są dwa. Boże Narodzenie wcześniejsze, trochę mniej się o tym pamiętam, ale też bardzo ważne święto zwiastowania pańskiego. Natomiast 6 stycznia też ma wymiar symboliczny, już nie tyle taki słoneczny tutaj, astrologiczny, tylko bardziej taki trochę numerologiczny, powiedzmy, tak? Przy założeniu, że przy rozpoczęciu nowego roku 1 stycznia, to jest wtedy 6 dzień tygodnia, 6 dzień stworzenia, dzień, który w związku z tym jest jakoś szczególnie tutaj ważny i mógł zostać wybrany, że jest to, że tak jak został stworzony człowiek 6 dnia przez Boga, tak ten nowy człowiek, który dla nas właśnie Jezus Chrystus wszystko też jest tego 6 dnia roku przez Boga stwarzany. No i jak dotykamy tej daty 25 grudnia, to napotykamy na największą chyba kontrowersję związaną z Bożym Narodzeniem, bo stajemy oto przed pytaniem, czy chrześcijaństwo nie zagospodarowało daty, która była istotna w kalendarzu pogańskim. I to nie mówimy wyłącznie o religii starożytnych Rzymian, mówimy także o innych kultach antycznych, późnoantycznych, które wykorzystywali poganie w tamtym czasie, w XIX wieku, kiedy zaczęto już w taki sposób, kiedy umysł nowoczesny, od którego jakoś zaczęliśmy tę rozmowę, zaczął oddalać się od tradycji chrześcijańskiej, kwestionować ją, próbować ją także mierzyć z miarami historycznymi i religioznawstwa zupełnie niewyznaniowego, no to wówczas naukowcy zaczęli porównywać ze sobą doktrynę chrześcijańską, święta chrześcijańskie i rozmaite kulty antyczne. I wtedy wielu z nich stwierdziło, że chrześcijaństwo po pierwsze weszło w tę symbolikę, ale weszło dlatego, że sam kult chrześcijański, wiara w Boga, który rodzi się na ziemi, umiera i zmartwychwstaje, jest bardzo podobna do rozmaitych kultów pogańskich, religioznawcy mówili agrarnych, takich, które wiążą się z świętowaniem cyklu przyrody. To w końcu przyroda także na wiosnę budzi się do życia, potem umiera i tak dalej, i tak dalej. I czy kalendarz słoneczny, czy jakby badanie słońca jest tutaj bardzo istotne. Jak dzisiaj się na to zapatruje nauka, bo w końcu nadal takie wyobrażenia spotykamy rozważaniach na temat Bożego Narodzenia. Ja myślę, że tutaj trzeba dodać kilka takich elementów wstępnych. Po pierwsze, kultura tworzy się poprzez przejmowanie pewnych elementów, dodawanie pewnych elementów i przetwarzanie pewnych elementów. Mówienie, że Boże Narodzenie wyrosło z kultów pogańskich, jest troszeczkę powiedzeniem, że nie ma języka polskiego, tylko jest łacina tak naprawdę, ponieważ bardzo duża część słów, które jest w języku polskim, pochodzi z łaciny, lub też z innych języków i tych rdzennie słowiańskich słów w naszym języku jest stosunkowo niewiele. Podobnie jest ze świętami Bożego Narodzenia, czy w ogóle z wieloma świętami chrześcijańskimi, że w treści one są chrześcijańskie, natomiast bardzo często w formie mogą być pochodzone
pochodzenia pogańskiego. Natomiast tutaj też bardzo łatwo jest wpaść w pewną pułapkę, dlatego że ilość symboli, które kultura była w stanie wytworzyć przez wieki swojego istnienia, cywilizacja ludzka, która istniała od wieków, potrafiła wytworzyć pewien zespół symboli, no te symbole siłą rzeczy są do siebie podobne. Jeżeli mówimy o pewnej obfitości, no to symbolem obfitości jest oczywiście drzewo z owocami. I to drzewo z owocami może się pojawiać w różnych kulturach. W jednych kulturach to będzie drzewo iglaste, ponieważ drzewa iglaste na przykład zimą przetrwały, tak? Były, trwały w czasie zimy i były pewną rzeczą nieskończoną, która trwa przez cały rok. Będziemy mówili tutaj na przykład, nie wiem, o płonących ogniach jako też pewnym symbolu trwałości. Czy będziemy mówili o snopach, które gdzieś stawiano w rogu domu. Więc te rzeczy będą się powtarzały w różnych kulturach, dlatego że będą symbolami przetrwania, będą symbolami tego, że już słońce chyliło się ku upadkowi, a nagle dzień znowu zaczyna się wydłużać, więc nasz świat znowu powstaje, znowu trwa na nowo. Więc ta symbolika będzie się powtarzać. Ja się nie dziwię pierwszym chrześcijanom, którzy zaczęli świętować Boże Narodzenie, że oni zaczęli z tej symboliki korzystać, tylko zaczęli nadawać im zupełnie nową, inną treść, bo oni w tej symbolice gdzieś się wychowali, ale też gdybyśmy my dzisiaj mieli stworzyć na przykład jakieś tradycje świąteczne, to pewnie też do takich bardzo prostych, bardzo oczywistych symboli byśmy się odwoływali.